Edukacja finansowa dzieci to jeden z bardzo ważnych elementów wychowywania naszych maluchów. Czy warto rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, na co zwrócić uwagę i czy w ogóle warto podejmować z naszymi maluchami tego typu tematy? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Pieniądze to temat, który najczęściej kojarzy nam się bardzo źle. Jest to podłoże do częstych kłótni, ciągłych nerwów i zmartwień. Czy warto więc wprowadzać w ten rejon nasze dzieci, które za wszelką cenę chcemy uchronić przed niebezpieczeństwami tego świata? Przed tego typu wyzwaniem staje każdy rodzic i tak naprawdę ma tylko dwie drogi wyjścia. Pierwszą jest unikanie tego tematu i zbywanie naszego malucha za każdym razem, kiedy pyta o kwestię pieniędzy i tą metodę niestety stosuje większość z nas. Drugim natomiast wyjściem jest stopniowe wprowadzanie naszego malucha w świat pieniędzy i uczenie go, jak funkcjonuje świat finansów. I w tym właśnie wideo chciałbym przekonać Was do właśnie takiego podejścia do sprawy z bardzo prostego powodu. Jeżeli my, rodzice, nie nauczymy naszych pociech finansowych zasad, nauczy ich tego ktoś inny lub będą musiały nauczyć się tego same, najczęściej na swoich błędach. I w jednym, i w drugim przypadku skończy się to źle. Dlatego jeżeli naprawdę pragniecie dobra dla swoich dzieci, musicie, powtarzam, musicie wprowadzić je w świat pieniędzy. Dziecko z natury jest bardzo ciekawe każdego aspektu życia i nie jest inaczej z pieniędzmi. Maluchy zadają przeróżne pytania i to, kiedy zaczynają interesować się pieniędzmi, jest kwestią indywidualną. Dla przykładu, moja najstarsza córka jest typem urodzonego przedsiębiorcy i pytania dotyczące finansów zaczęły się pojawiać u niej bardzo szybko. Ale należy pamiętać, że nie można na siłę uczyć dziecka finansów. Wyjdziemy na tym bardzo źle, ponieważ zniechęcimy naszego malucha do tematu i nie nauczymy go nic. Dlatego też tak ważna jest obserwacja i korzystanie ze spontanicznych zdarzeń, jakie podsyła nam życie. Wyjście z dzieckiem na zakupy czy dyskusja na temat celu finansowego, jaki sobie obrało, angażuje nasze dziecko i pokazuje zasady działania pieniędzy. Dam Wam teraz kolejny przykład. Ostatnio moje córki mają manię na serię lalek Rainbow High i powiększają swój arsenał lalek o kolejne kolory. Niestety Mikołaj już dawno za nami, a moje dziewczyny stwierdziły, że lalkom przydałby się chłopak. Przybiegły więc do mnie z pytaniem, czy nie mógłbym im kupić tej właśnie lalki. Zamiast jednak po prostu pójść do sklepu i ją kupić, powiedziałem im, że mają sobie na nią same uzbierać. Oczywiście zgodziły się ochoczo na ten warunek. Lalka kosztuje nieco ponad 100 zł, więc potrzebują zebrać kapitał. Skąd go więc wziąć? A może warto kupić tańszego Kena za 40 zł? Ile czasu zajmie nam zbieranie pieniędzy? Nawet nie wiecie, ile pozytywnych emocji wzbudziła ta, wydawać by się mogło, błaha akcja. Wy musicie postąpić tak samo. Ważna jest jednak obserwacja. Musicie być czujni i zastanowić się, jak możecie pokazać waszym dzieciom, jak funkcjonuje świat finansów. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest odpowiadanie na pytania dziecka. Najgorsze, co możecie zrobić, to zbyć malucha, nie dając mu odpowiedzi na jego pytanie. Nie bójcie się rozmów o pieniądzach z waszymi dziećmi. Uwierzcie mi, mają one bardziej otwarte umysły niż my sami i zrozumieją wiele nawet trudnych kwestii. Grunt to im je wytłumaczyć i właściwie pokazać, czym są pieniądze. Dziecko jest jak plastelina i jeżeli powiecie mu, że pieniądze są złe, to tak też będzie sądzić. W drugą stronę będzie również tak samo. Osobiście jednak dochodzę do wniosku, że warto pokazać dziecku pieniądze jako rzecz neutralną. Dzięki pieniądzom można zrobić zarówno wiele dobrego, jak i złego. Pieniądze są jak nóż w naszych rękach. Możemy kroić nim chleb i możemy równie dobrze kogoś skrzywdzić. Jest to jedynie narzędzie. I właśnie ostatnio, kiedy moja córka zadała mi pytanie, po co zarabiać dużo pieniędzy, odpowiedziałem jej, że po to, aby móc pomóc większej ilości osób. Im więcej pieniędzy mamy, tym większej ilości osób możemy pomóc poprzez różnego rodzaju datki, fundowanie stypendiów, budowanie szkół czy tworzenie miejsc pracy. Myślę, że takie postawienie sprawy i pokazanie dziecku, że owoce naszej pracy nie mają służyć jedynie nam samym,
ale mamy się nimi dzielić z potrzebującymi jest dobrym wytłumaczeniem tego jakże trudnego pytania, o które na pewno zapyta Was kiedyś Wasz maluch. Oczywiście nie możemy być hipokrytami i jeżeli za naszymi zasadami nie idą określone działania, wychodzimy na niewiarygodnych, dlatego też każdą mądrość, jaką przekazujecie swoim dzieciom, musicie poprzeć swoim zachowaniem, tak aby malec zobaczył, że rzeczywiście tak jest. Baczcie więc na to, co mówicie do dziecka i jeżeli na przykład poruszacie z nim temat oszczędzania, to pokażcie na przykładach, że wy również oszczędzacie, podając konkretne przykłady. Kolejnym ciekawym pomysłem na wprowadzenie dziecka w świat finansów są również różnego rodzaju gry edukacyjne dla dzieci, jak choćby Eurobiznes czy Monopoly. Warto pokazywać właśnie poprzez zabawę różnego rodzaju zachowania, takie jak chociażby oszczędzanie czy powiększanie naszego kapitału poprzez inwestycje. Na rynku znajduje się masa różnego rodzaju planszówek o tematyce ekonomicznej. Wystarczy wejść na Allegro, aby znaleźć ogromny wybór tego typu rzeczy i wybrać to, co nas interesuje. Oczywiście bardzo dobrym sposobem są również różnego rodzaju bajki o naturze ekonomicznej. Na rynku znajdziecie chociażby Kota Biznesika, Misia Ekspertusia czy inne książki, które w swoje historie wplatają właśnie wątki ekonomiczne. Podczas czytania takich książek dzieci zadają dodatkowe pytania, my im odpowiadamy i uczymy tym samym nasze pociechy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu wymyślać własne historie, w których wymyślony przez nas bohater stawia czoło różnego rodzaju ekonomicznym wyzwaniom. Tutaj tak naprawdę ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Grunt, aby w ogóle zacząć z dzieckiem rozmawiać na temat pieniędzy. Nie oszukujmy się, system edukacji szkolnej nie uczy dzieci niczego na temat finansów i jeżeli my sami nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, skutki mogą być opłakane. Aby nie być gołosłownym, na przykład z ostatnich miesięcy. Otóż coraz więcej osób ma problemy ze spłatą rat kredytów hipotecznych. Stopy procentowe, które są podnoszone coraz to wyżej, sprawiają, że wiele osób staje na granicy finansowej katastrofy. Ile jednak z grona osób, które wzięły w ostatnich 2 latach kredyt hipoteczny, a było ich ponad 400 tysięcy, posiadało wystarczającą wiedzę z dziedziny finansów, aby zdać sobie sprawę, że polityka zerowych stóp procentowych nie będzie trwała w nieskończoność i raty kredytów wcześniej czy później zaczną rosnąć. Ile z tych osób odebrało jakąkolwiek wiedzę od swoich rodziców na temat finansów? Myślę, że była to znikoma część. Tutaj sprawdza się doskonale powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I to w rękach nas, rodziców, leży obowiązek nauki ekonomicznych podstaw naszych dzieci po to właśnie, aby w życiu dorosłym nie podjęły decyzji, które wprowadzą ich w ogromne kłopoty życiowe. I do tego serdecznie Was zachęcam. Podsumowując, edukacja ekonomiczna dzieci jest naprawdę bardzo ważna. Nie należy bać się rozmawiać z dzieckiem o finansach. To w rękach rodziców spoczywa obowiązek nauczenia dziecka zasad ekonomii. Należy wykorzystywać różnego rodzaju okazje do nauki, a także uczyć dziecko poprzez zabawę lub czytanie mu książek. Jeżeli nie nauczymy naszych dzieci zasad ekonomii, nauczy je ich tego ktoś inny lub będą musiały nauczyć się tego same, najczęściej boleśnie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, komentowania i podesłania tego materiału swoim znajomym, jak również do obejrzenia innych moich wideo o podobnej tematyce. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.